Witam nas wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Ze mną jak zwykle Chief, wodzu, szefie. Dzisiejszy challenge to przelecieć się Tytanem, a ja na pasę Tytana mam poruszać się motocrossem, a później z niego wyskoczyć i zrobić parę sald. Jesteś gotowy mi pomóc? A, w ogóle cześć, sorry, nie przywitałem się. Taka ze mnie świnka trochę. Dobra, czyli mówisz, że jesteś skory mi pomóc, tak? To dobra. No to najpierw proponuję dostać się do mojego Sancheza, bo on będzie jedną z ważniejszych rzeczy w tym challenge'u. Dobra, zaraz zginę, ktoś do mnie strzela, więc ja byś mógł się pospieszyć. Come on! Aha, policja do ciebie strzela. No kurde. No zresztą nie tylko ona, nie tylko ona. Dobra, mój Sanchez jest tutaj na górze. Więc chyba będziemy musieli porzucić twoje auto. Mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko. Mój dominator. No twój dominator. Czekaj, da się z niego przeskoczyć teraz tutaj? Da się, dobra. To chodź, zapraszam za mną do mojego Sancheza, a bo w sumie, wiesz co, mógłbyś się nawet w sumie udać na lotnisko, bo tam tak czy tak się muszę dostać. No to we dwóch będzie śmieszniej. No kurde. Czekaj, dobra, już tutaj leży mój motor, na szczęście nikt go nie rozwalił, ale policjanci przejeżdżają nieopodal, może być problem. Da się w dwójkę na motorze? No przecież motor jest dwuosobowy. O kurde. Możesz wyznaczyć waypoint? Spoko. Abyś mógł. Już. Spoko. Już. O, tu. Dobra, troszeczkę nie w tą stronę pojechałem, ale zanim się dobra, przestawi. Pistolet przeciwpancerny, proszę państwa. Co, pepanca będziesz używał teraz? O, patrz, ja ciężarówek akurat, kurczę, ci powiem szczerze, jest też inny challenge, gdzie mam tirem zabić dwie osoby, ale to w innym odcinku sobie nagramy teraz. Trzeba zająć się rzeczami pierwszej potrzeby, czyli Tytan, Sanchez, połączone, mają stworzyć świetną zabawę, no a później śmierć, bo pewnie jak wyskoczę i zrobię te parę salt, to zginę. Ale też w ogóle, jak oceniasz prawdopodobieństwo udania się tego challenge'a? Bo tam przypominam, że nie mogę dotknąć klapy w dalszym ciągu, tak? Jeszcze wiesz co, jak ona jest otwarta i po niej po prostu wyjedziesz, to się nic nie stanie. Dobra, a jak będziemy w locie, to dalej mogę po niej sobie zjechać, czy będzie eksplozja? No tak, właśnie o tym mówię. A, właśnie o tym. Że jak ona będzie otwarta, no to tam żadnego problemu nie ma. Okej, okay, ale obawiam się, że będzie problem, żebyśmy, wiesz, polecieli sobie swobodnie i żebym później mógł gdzieś tam w powietrzu wyskoczyć dopiero. Ale dobra, już tam nie będę złorzeczył, zobaczymy, jak to będzie na miejscu tak właściwie, ale kurde, policja dalej nie odpuszcza. Ale spokojnie, mam nadzieję, że uda mi się ich zgubić gdzieś po drodze. Ja w ogóle to jest mój pierwszy materiał z GTA Online już od bardzo dawna. Nie wiem, czy ile mnie nie było na live'ie, tak pi razy oko. Oj, jest tydzień. Łe, kurde, ten czas tak wolno płynie, ja myślałem, że minimum z 2 tygodnie minęły. Nie, no z tydzień. Kurde, live mi się zdążył skończyć, to znaczy gold. Musiałem kupić kodzik na 48 godzin. I połasiłem się, bo gościu napisał w aukcji na Allegro, że gdzieś między kodami na 48 godzin ukryty jest kod na miesiąc, może ci się trafi. Co za ściema, nie? Na pewno tam tego kodu nie ma, nie? No ale wiesz, reklama dźwignią handlu, jak to mówią. No dobra, tutaj nie mogę się przebić przez płotek, bo ten Sanchez musi być sprawny, więc wyskoczymy sobie tu. No, mogło to być lepiej rozwiązane, nie sądzisz? Czy u ciebie to zdecydowanie inaczej wyglądało? Dobra, spokojnie, mogę pojechać teraz z tyłu, zobaczyć jak się czuję jako pasażer. I mam nadzieję też, że będzie Tytan. No, może nie być. O kurde! Ze siebie jest troszeczkę gorszy motorcycle driver ode mnie. No, ale przynajmniej lepszy z siebie strzelec. Masz czym strzelać, masz argumenty na swojej stronie. Chyba jeszcze trzeba rzucić okiem na swoją rangę. 123 już, o kurde, dużo się działo. Podczas tego czasu, kiedy mnie nie było. To się działo dzień po tym, jak ciebie nie było. Aha, no, czyli widzę. Poczekałbym jeszcze troszeczkę z tą moją krótką przerwą i bym zobaczył, jak dostałeś RPG i minigana. Dobra, Bobik jest, ale Bobik nam niepotrzebny. Tytan. No akurat teraz, co nie? No, akurat teraz. Nie, no zawsze, wiesz, biednemu zawsze wiatr w oczy i chuj w dupę, jak to mówi Kapitan Bomba. Wiesz, tak samo ja tego Dominatora prawie 2 godziny szkołem. Dobra, okej, okay, no to możesz w sumie mnie podstawić tutaj, ja sobie klapę otworzę, a ty już możesz wchodzić. A wiesz co, ja tutaj bym zadzwonił, żeby nam jeszcze policja nie przeszkadzała. A, no dobra, to ja też bym musiał to samo uczynić, tylko czekaj. A dobra, czy ja mogę? Możesz za nas dwóch? No właśnie, ja nie mogę, za 40 sekund będę mógł, więc poczekam, aż sami sobie pójdą. A dobra, ja bo ja nie klapę. Jestem już ścigany, więc dla mnie spoko, więc ja możesz też pomóc mi otworzyć klapę.
Sorry. Nie no, spoko. W ten sposób też można. To jakiś ziomek. Jakiś koleś właśnie przyjechał. Trzeba się nim chyba zająć, bo nie wygląda, by miał być nastawiony do nas. Kurde, wysadził go, wiedziałem, nie? Co za świnia. Reviewing Corgi 2 wysadził mnie i chyba wysadził też ciebie, nie? Pała umrze. Więcej nie powiem. No dobra. Nie skomentuję tego. No to trzeba go dorwać teraz. Punkt honoru. Ale mam nadzieję, że tam szybko się respawnuje Tytan. Ojej, czekaj. No kurde, nie uda mi się zwinąć. Ej, moment, ale na szczęście... O, ale fuks, no nie wysadził mojego Sancheza. No to chociaż tyle dobrze. Ej, czy ja dobrze słyszę, czy ktoś molestuje u ciebie bardzo Enter? Nie, to jest tab. Aha, spoko. Może też być tab. Ja mam nadzieję, że później jakoś w drodze edycji uda mi się to ogarnąć, ale spokojnie, jakby co... Ej, właśnie, Maciej, jakby co, możesz za wszystkie problemy z audio możesz widzów teraz przeprosić. Tak zawczasu. Przepraszam. Ale wymusiłem na tobie to. Sorry. No wsiadaj, dobra. No. No dobra, dobra, no. Już jedziemy, jedziemy. Bo challenge, ma drogą... parę sal trzeba wykręcić. Tylko powiedz mi, czym on lata? Frogger, tak? Zwykły Frogger. Dobra, to nie będzie problemu. Aha, jeszcze... Zwykły Frogger. No, Frogger nad nami jeden, ale to nie żaden gracz. Tutaj widzę, jak się nazywał ten pojazd? A czekaj, jeszcze tego trzeba rozwalić. Ej, wiesz co, zanim wsiądziemy tutaj, to lepiej rozwalmy tego gościa, bo on zrobi pewnie dokładnie to samo. No kurde, podrzuci bombkę i rozwali tego Tytana. Dobra, po nim. Szybko otwieram klapę. Słyszę, jak pralka wchodzi na wyższe obroty. Tak. Nie wiem, jak ustawiłeś tą czułość mikrofonu. Nie wiem, ale starałem się jak najlepiej. Następnym razem to sobie po prostu ogarnę, a ty otwieraj klapy, ja tutaj będę starał się. No staram się, kurde, jak mogę. Inaczej, to pilnuj, żeby gościu na mnie nastręczył żadnych problemów, a ja tutaj sobie będę wiesz, bił. Chyba, że zrobi misję samobójczą i po prostu wleci. Wiesz. Ale czekaj, no ten gościu samolotem tam nam za bardzo nie przeszkadza. Jeszcze. No chyba, że tam wleci. No chyba, że wleci, bo właśnie chyba się zamierzał. Ej, ale kurde, wlutuję w tą klapę i za nic jej nie mogę otworzyć. Bang. Bang. Bang, no palce już połamane dawno, a klapa dalej zamknięta. Ej, wiesz co, to może chodź po... Mórz mi? Nie, przeleciał nad, dobra. Zamieńmy się funkcją. No, zamieńmy się, ja tu będę czaił bazę, żeby nic się nie stało, a ty bij. Nie, spokojnie, nie potrzebuję samochodu. Ej, ale kurde, z mojego Sancheza wylatuje dym. Niedobrze. Może to później źle wpłynąć na challenge? Chyba nie. No mam nadzieję, że nie. Dobra, ja postaram się tego gościa rozwalić, jeżeli tutaj się zbliży. Ej, no, tam jest tu pole? To się otworzyło. Ale jazda. A latałeś swoją drogą tym nowym już odrzutowcem? Tak się nazywał? Czekaj. Vectra? Nie. Vestra. Vestra, tak, latałem w pierwszy dzień od razu. Włączyłem sobie misję chyba skrzydlaci łowcy czy coś w tym stylu. I wtedy mi się udało wybrać ten samolot po prostu. Toż nie skrzydlaci łowcy, nie, coś innego to było. Czy wyścig, kurde, w powietrzu, coś, nie wiem. Co mówisz, otworzyłeś? Nie. Właśnie co ty? Nie wiem. Wydawało mi się, że otworzyłem, przynajmniej tak z mojej perspektywy. Kurde, lutuję w tą klapę i dalej nic. Chodź, połączmy siły. Let's join forces. Ty lutuj z prawej, ja lutuję z lewej. No kurde, ale nie na tyle, żeby się otworzyć. Najwidoczniej. No nie! Spoko. Ej, dobra, nie Fight Club, nie Fight Club. Kurde, spoko. No jak tak chcesz? No ta, wyciągnij do walki hand to hand minigana. Ej, wo? Dobra, na szczęście, myślałem, że walnął w Tytana, na szczęście nie. Opuściłeś grę, podasz mi powód? Przypominam, jak to? Bez twojej pomocy nie jestem w stanie wykonać tego challenge'a, Macieju. Jak to odpuściłem? No poszedłeś sobie w cholerę, właśnie idziesz w stronę ściany, hangaru i chyba będziesz w nią wchodził. Nie wiem, jak to z twojej perspektywy wygląda. Ej, ale twój, nie wiem, u mnie twój ludek wsiadł do mojego samochodu. Aha, takie buty. To nie, no ja dalej lutuję w klapę, bo chcę ją bardzo otworzyć. Co ty lutuj, ja do siebie dążę. Oh shit! Nie mam naboi, nie mam naboi! Fuck, no ten gościu podjechał. I ej, chciał rozwalić mój motor, ej, wybitnie. Nie wiem, czy to jest jeden z widzów, który po prostu mnie bardzo, bardzo nie lubi.
i wie, jaki mam challenge i chce go uzaremnić, ale... Może autor. A może, może. Ale dobra, ale w każdym razie powiedz, dołączasz z powrotem? Jest ładowanie, przypadek. Dobra. Ładowanie. No ja biję tą klapę, biję tak mocno jak tylko mogę, biję już kałachem nawet. W dalszym ciągu nic. Chyba, ej, no tytan już się dymi nawet, no kurde, come on. Ej, teraz zarobiłem 2 gwiazdki za bicie pięścią tytana. Co jest, kurde, grane dzisiaj z GTA Online, nie? Autentycznie. Witam ponownie. Shit! Come on! Ej, ktoś wyznaczył 1000 nagrody za tego gościa, który nam przysparza problemów tutaj. Wow, to może jednak ktoś jest też po naszej stronie. Albo po prostu zwinął samochód, żeby do mnie się szybciej dostać i kierowca, znaczy właściciel no, tego albo. Samochodu, chce to rozwalić. Albo to trzeba będzie pomyśleć kiedyś. Nie, umiemy. Dobra, zabiłem go 2 razy. Dalej, pospiesz się, Macieju. Choć co prawda dalej mi się klapy nie udało otworzyć. Ej, dobra, jeszcze widzę, jesteś na horyzoncie, spoko. Tylko nie wiem, czy ten tytan to wytrzyma po prostu. Te, a może ten koleś chce po prostu swój samochód odzyskać, bo tutaj został. Ej, dobra, to zróbmy tak, ty lutuj w klapę. O kurde, co ci się tam stało? To się hardcore, chyba wbiłeś się w mojego Sancheza też. Mam 2 samochody. Dobra, świetnie, ale pomóż mi kurde z klapą. A ona nie jest otwarta. No nie. Kurde, jak granatami ty nie rzuca. Aha, świetnie, dobrze dymne. A nie te wybuchowe. No. Aha, kurde, twój gaz, shit. Czemu mi pisuje sobie? Aha, dobra. Dobra, uwaga, znowu koleś. Dobra, spróbuję otworzyć, ja się zajmę tym gościem. Dobra, po nim. Chciałbym, ale przez mój gaz goni mnie policja. Przez twój gaz? No trzeba było takich siarczystych bąków nie puszczać, kurde. Aaaa, no dalej z tą klapą, no... Kurde, bez przesady. Ja po prostu puszkowałem wydzieliny z Porlamy. No aha, aha. Dobra, dobra. Ej, no come on. Nie wierzę, że... To nie jest uchylone. No, no dobra, spróbuj odjechać kawałek, no ja to będę dalej bił. No ale nie wygląda, jakby było uchylone. No, no i fajnie, znowu się policja goni. No spoko, niech ci gonią i tak zdążysz uciec chyba tym tytanem, nie? Oj, 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 dobra, ale możliwe, że ja tego nie przeżyję, bo do mnie też lutują. No nie no, jak widać zamknięta i teraz to, że się odsunęłeś sprawiło, że straciłem jakąkolwiek osłonę i chyba mnie kropną. Choć nie, w sumie bieganie z zygzakiem dalej działa. Dobra, 1 policjant do piachu, 2 do piachu, 3 do piachu, 4 do piachu, a 5 na beton. No dobra. Ej, no kid, nie wiem jak otworzyć. Naprawdę nie wiem jak otworzyć tą klapę. Może już pięść nie działa po prostu. Nie wiem, coś się może zmieniło od czasu mojej ostatniej wizyty tutaj. Nie wiem, jak sądzisz? Nie wiem, ja się nie bawiłem na lotnisku. Jeszcze chyba, że Westro. Ej, ej, ej! A kurde, myślałem, że otworzyłem. Nie. To ja spróbuję w drugi. Ej, ej, właśnie. Pojawił się drugi tak szybko. Świetnie. Ale to tamto niech zostanie, nie wiem, jako zasłona, powiedzmy. Ej, znowu ktoś kafla wyznaczył. Znaczy ktoś. Znowu za cholera kierowca, bo nie ma napisane, kto był autorem tej nagrody za gościa. Dobra, shit. Shit. Co, nie, to się shit. Popsuło, stwierdzam zgon. Jak, zabili cię? Czy stwierdzasz zgon klapy? Zgon klapy. No dobra, lutuj, ja jeszcze... Coś, lutuj do policjantów, ja polutuję jeszcze trochę pięścią w klapę. Oj kurde, albo nie, bo teraz z tej strony mnie zachodzą. Dobra, 1 do piachu, 2 do piachu, 3... no. No i zginąłem. 4 mnie posłał. W to samo miejsce, gdzie ja posłałem wszystkich ich. Śmigło mnie przygniotło. Skrzydło mnie przygniotło. Skrzydło cię przygniotło? Tak, jak to jest możliwe? No, bo wymógł samolot, no. A, i tak sam eksplodował, tak? Po prostu no, bez konkretnej przyczyny. Ja ty na nie pewno ruszałem. Nie maczałeś tym palców, tak? Nie. Mhm. No dobra, powiedzmy, że tobie wierzę. Powiem tobie tylko, że normalnie bym nie uwierzył, gdyby nie to, że należysz do ekipy i nagrywamy razem odcinki. Ale spoko. Ej, przypadkiem ten koleś nie jest gdzieś tam koło ciebie?
Bo za moją głowę jest teraz 5000, a za gościa był 1000 i widzę czerwoną kropkę w koło hangaru właśnie. A ja widzę dwie. No bo teraz widzę jedną, gościu zniknął. Nie wiem, czy zniknął z radarów, czy... Ja widzę jedną trzykolorową. Aha. Ej, nie, nie wiem, gdzie on jest. To jesteś prawdopodobnie ty. Nie no, to jestem ja, wiadomo, ale szczerze nie widzę na mapce swojego Sancheza i boję się, że nie będę mógł do niego wsiąść. Aha, no właśnie. Więc to wtedy, jak przywaliłeś w ścianę, uszkodziło Sancheza na tyle, że już się nadaje do użytku. No nie no, go zabiłem ja, naprawdę. No ja nie kurde. Chciałem, przepraszam cię, Sanchez. Oj tam. Nie przepraszaj Sancheza, tylko przepraszaj Maxia0111, czyli autora tego challenge'a, bo chyba nie będziemy mogli go wykonać w tym odcinku. Dobrze, więc przepraszam cię, Maxiu011, coś tam, za to, no, że nie mogę... No, 3 1 1 0. To nie jest aż takie trudne do pamiętania, spokojnie. Dobra, chodź polatamy we stronę. No dobra. No już, kurde, skoro klapa failed, no to pewnie... Nie, dobra, do tego challenge'a jeszcze kiedy indziej się podejdzie, ale pokaż mi ten nowy samolot. Tylko raz nie miałem okazji latać. A mówisz, że musisz wylądować najpierw, tak? Dobra? Nawet bez podwazia da się. I tym razem nie wybucha. Wow, spoko. Ale widzę, kurde, wrona z siebie żadna. Znaczy wrona, mam na myśli tego pilota, który wylądował właśnie bez podwozia, bo ładnie się odbiłeś od ziemi. Przynajmniej u mnie. To za było tak widoczne. Prędkość. Żebyś mnie nie potrącił, bo tam przypominam, masz śmigła, nie? Jakie śmigło? Ej, nie masz śmigła z przodu? Ojej, ale świetnie, dobra. To pozwól tylko, że wbiję szybko. Nie no, spokojnie, ja mogę być pilotem. Znaczy pilotem. Pilotem pomocniczym. No właśnie, chcę, żebyś był pilotem. Aha, dobra, mam sobie polatać, tak? No dobra, no. Okej. Okay. Spoko. Ja już się nacieszyłem. Wtedy, kiedy wyszedł. Dobra, powiedz mi, ile ciebie kosztowała ta maszyna latająca? Tak w ogóle? 900 kafli. 900 kafli, okej. Okay. No pamiętasz, ile się zarabiało na, zarabia się na dachowcu? No 18 750 dokładnie, z tego co pamiętam. Tak, a jeszcze z Leonidasem to robiłem parę razy tam misję, później parę. Robiłem jeszcze sam. Parę, tak? No z nim zrobiłem jakieś 10. No to 10 razy to jest 180 tysięcy. Tak, plus jeszcze wcześniej miałem, no ty no, miałem w poprzednim... No bańkę miałeś na pewno, okrągłą. Coś koło no, tego. No i mam jeszcze 500 000. Aha, nice. Dobra, no. Powiedz mi, to w takim wypadku, skoro tamten challenge trzeba będzie odłożyć do kolejnego materiału, to co tu można jeszcze wyczynić tym twoim samolotem nowym? Może tak, po pierwsze nie rozbić się, okej. Okay. Możesz polądować bez podwozia. Ale serio? Można? Czy po prostu podpuszczasz mnie, żebym teraz zginął? Nie no, nie zginiesz, jak dobrze wylądujesz z małą prędkością. A z małą prędkością? To gdzie zabawa? Gdzie ten fan? Nie no dobra, ale skoro mówisz, że się da... Skoro mówisz, że się da, to uwaga. Czekaj, obniżmy pułap. Obniżmy pułap, nie ma żadnego samochodu. Oj. Ej, takie ale... samo odbicie zaliczyłem. Dobra, dwie latarnie, światła, samochód. Ej, udało się. Jej! Ale chyba już nie polecimy tym. Za mocno chyba walnąłeś. Oj, no co ty gadasz? Chyba wcale nie. Ej, moment, a samochód też masz ubezpieczony, czy to tak nie działa? No, to Morus mi przyprowadzę i naprawię. Aha, a ja bym go rozwalił, to będę musiał zapłacić jakąś rekompensatę? Nie, nie. To dobra, spoko, ale nie, i tak nie będę próbował. Inaczej, wierzę tobie na słowo, ale wolę tego nie sprawdzać. No dzięki. Po prostu. Aha, dobra, powiedz mi, masz jakiś konkretny cel, że tak stanąłeś daleko? Nie wiem, co, śmierdzę czy co, kurde? Wiem, że dawno mnie nie było, ale to nie znaczy, że prysznica nie brałem w międzyczasie. Ej, to jest twój mechanik? Nie. Nie. Kurde. Ale wygląda tak. No właśnie, dokładnie, tak samo wygląda. Ale okej, okay, dobra, no to zapulujmy jeszcze tego gościa z nagrodą, co ty na to? No spoko. Tak przed końcem, bo to jest chyba dokładnie ten sam koleś, który wcześniej nam rozwalił Tytana. A coś mi się wydaje, że w tamtym Tytanie klapa by się otworzyła bez problemów. Też mam coś takie przeczucie. Aha. No dobra, no to tak, gdzie... A, już wyznaczyłeś waypoint, tak? Ale jesteś... No. Zapobiegliwy. Świetnie, dobra. Ej, 2 km. Też tak daleko odleciliśmy od lotniska? Przecież wcale daleko nie poleciałem. No, ale to jest szybkie. No, nie dość, że szybkie, to jest latające. Nie, ale naprawdę wygląd tego samolotu podoba mi się bardzo. Te dwa silniki z tyłu. No. W okolicach ogona, no, naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. I też dobrze się lata, w sumie. A, już nawet pamiętam, co grałem tym samolotem. Trzeba było przez checkpointy przelatywać. Aha. Dobra. Czy coś takiego, nie? No, no, chyba tak, ale czekaj... A jakbyś pojechał, to byś nie dojechał?
Jeszcze raz, jakbyś gdzie? Jakbyś pojechał, to byś nie dojechał. Brawo, mi zeszło. Nie no, pewnie bym dojechał, ale już kit, cofnę się. A rzuć jeszcze okiem na mapę teraz, jak możesz, czy ten koleś bardzo się przemieścił, czy może jeszcze tam gdzieś się kręci. Bo z tego co mi się wydawało, to on bardzo chciałbym jakąś maszynę latającą zdobyć. Ej no patrz, teraz oczywiście waypoint, kurde, zmienił się. Zupełnie, zniknął akurat, no kurde. Chyba go nie ma. Ale powiedz mi, ten komunikat, że zniknął, oznacza tyle, że on po prostu do Lestera zadzwonił i zniknął z radarów, tak? Nie, to oznacza tyle, że wyszedł z sesji. No ale to jeżeli jest połączone z komunikatem, że opuścił grę, nie? No. A był taki, bo nie zwróciłem uwagi? Nie wiem, patrzyłem na mapę. Aha, dobra, spoko. Ale chyba kierunek mam dobry, jeżeli chcesz dostać na lotnisko, to wiesz co, w sumie... Może jeszcze, tak na szybko, spróbujmy jeszcze raz z tym Tytanem, może za pierwszym razem się klapa otworzy, poszczęści nam się, no nie wiem, czy to się da przebić? Da się. No fajnie, takim samochodem, czego się nie da? No, nie da się wylądować bez śmierci samobójczej. No tego właśnie się nie da zrobić tym autem. Ale dobra, będziesz gdzieś w moim pobliżu, czy... Zrespawnujecie kilometr dalej? No, pół kilometra, no. Dobra, spokojnie, to już zwijam jakiś samochód, pojadę do ciebie. O, kurde, ciężko to auto się rozpędza. Ej, słyszę takie tap, 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 tap. Bo specjalnie przełożyłem padę do mikrofonu. Dobra. Żebyś słyszał, jak szybko klikam. Dobra, dobra. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, tu się dostaniemy, spokojnie. Tutaj w prawo, tak? Prosto i w prawo, no, tak. No dokładnie, dobra. No widzę, dobry się pilot, nadawałbyś się na pilota rajdowca jakiegoś. Tylko może nie kubicy, bo pewnie jakiś wypadek byś zaliczył. No dobra. No, a to... poza tym z kubicą trzeba mieć refleks jeszcze lepszy niż, kurde, nie wiem, kto ma najszybszy refleks? Nie, obstawiaj. Nie wiem, ale zwierzę, osoba, czego? Cokolwiek. Coś z szybkim refleksem. Superlama. Superlama ma dobry refleks? Kurde, dzięki za komplement, ale nie wydaje mi się. Nie, tak serio, to chyba najszybszy refleks, nie wiem co ma... Koliber w skrzydłach, o. No, kurde, coś tam jest. Tylko nie wiem, czy można to nazwać refleksem, chyba... jeżeli... No jak już, to pewnie jest zwykła szybkość, ale... nie, wiesz, kto ma szybkość najlepszą? Ja, kiedy unikam kul, takich prawdziwych. Raz mi się zdarzyło śrutu uniknąć. Strzał przeleciał dosłownie, musnął mnie po brwi. Cudem nie dostałem w oko, a to tylko dlatego, że usłyszałem strzał i zrobiłem unik po prostu. Główka uchyliła się pod kątem 45 stopni w prawo. No, ale dobra. Że będę mówił, co później zrobiłem z kumplem, który strzelał tą wiatrówką, nie? I prawdopodobnie bym teraz tu nie rozmawiał. Nie, rozmawiałbyś, tylko miałbym przepaskę jak Big Boss z Metal Gear Solid na jednym oku. Taki wiesz, troszeczkę byłbym pirat. I nie mógłbym się bawić już w okulary 3D, no bo wiadomo, do okularów 3D trzeba mieć dwoje oczu i sprawnych do tego. No, i też jakbym grał na Oculusie Rifcie, to bym widział tylko pół obrazu. Nie, dobra, no ale jak widzicie, lutujemy dalej w tą klapę. Naprawdę, ja biję z całych sił. Ej, chyba się uchyliła kawałeczek. Ale tylko odrobinkę, niestety. Shit. Ej, ale dobra, wiesz co, w sumie i tak troszeczkę beton, bo nie mamy Sancheza. Mówisz, strzelając będzie łatwiej? Nie wiem, nie działa. Ej, nie, to jest naprawdę oznaka mojej frustracji już, ale też spróbuję po prostu czekaj, kulami. Czy to musi być przez Titana, czy może po prostu kargołowem podczepić? No, challenge brzmi, żeby wyskoczyć z paki Tytana. Już nie wiem, czy możemy sobie na taką frywolność, dowolność pozwolić, a poza tym Sancheza tak czy tak nie podhaczysz na haczyk, nie? Jak przecież to nie? No jak to tak, to no pewnie, że nie. No normalnie podczepisz. No motoru się nie da, ja próbowałem rower, przecież inaczej, razem próbowaliśmy rower podczepić. Ale rower to nie jest pojazd napędzany silnikiem. Ej, no nie słyszałeś o motorowerach? Nie, no dobra. Nie, no, wiem o co ci chodzi, możesz mieć w sumie rację, ale... No kur... Jakim cudem? A nie, spoko, bo z mojej perspektywy to wyglądało tak, że posłałem trzy kulki z byle jakiego pistoletu z tłumikiem i nagle BUM! Ale nie, czy strzeliłeś? Bo widziałem, że zainkasowałeś za mnie piątkę. Chcesz, to mogę ci oddać.
Nie, nie, spoko, spoko, ale powiedz, czy strzelałeś wtedy do tego tytana? Granatnik RPG, minigun, co to było? Bomba przylepna. Aha, co kurde, to nie widziałem nawet jak się przylepiła. Masz, zostawiłem sobie 10% jako podatek VAT za zabicie cię. Nie no, na zakup kolejnej bomby samoprzylepnej, którą straciłeś wtedy. Nie, ale spoko, czyli poprawili tą mechanikę, że można dawać pieniądze już normalnie, czy co? Nie, po prostu to się liczy jako akcja ostatnia. Aha, w ten sposób. A w ogóle tą opcję usunęli, więc przynajmniej nie będą, nikt się nie będzie pytać kiedy. Aha, dobra. Na ekwipunek po prostu masz podzielić się po prostu ostatniej akcji. Aha. Ej, czemu ja do Mutual... Ej, dobra. Sanchez w moim garażu, spoko, ale wiesz co, w sumie... O kurde. Ładnie wylądowałeś. No. Ej, dobra, ale to wiesz co, Macieju, to zrobimy w ten sposób. To my w tym momencie skończymy ten odcinek, a później następny zaczniemy dokładnie od mojego garażu i weźmiemy znowu Sancheza i spróbujemy powtórnie. Co ty na to? Zgadzam się. Dobra, no to ja się z wami żegnam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Macieju, możesz uczynić to samo. Siema. No, dobra. Pozdro, cześć, hej.